Jak poprzez gry zachęcić do literatury? O tym rozmawiali nauczyciele, bibliotekarze i ci, którzy w pracy korzystają z nowoczesnych technologii podczas konferencji Bibliokreacje 3.0 w Bibliotece pod Atlantami. Biblioteka pod Atlantami prowadzi zajęcia, podczas których można nauczyć się, jak stworzyć grę na podstawie książki. Biblioteka w Wałbrzychu jest jednym z liderów w regionie i w Polsce tworzenia mobilnych gier miejskich typu Pokémon Go. Takie nabyła oprogramowanie fińskie, wykorzystywane w fińskich szkołach, dzięki któremu dzieci mogą się uczyć samodzielnie robić gry mobilne na smartfony. I takie zajęcia są w bibliotece pod Atlantami i w jej filiach. I zachęcamy wszystkich Wałbrzyszan, którzy chcą, aby ich dzieci uczyły się kreatywnie pracować z nowymi technologiami, aby przyprowadzali dzieci do biblioteki i zapisywali na zajęcia te stworzenia gier mobilnych na podstawie książek. Kto najczęściej sięga po gry mobilne? Myślę, że musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bardzo często gry mobilne są darmowe do pobrania. I dla młodego odbiorcy to jest bardzo atrakcyjne, bo może w nie grać, unikając mikrotransakcji, które są jakby ukryte w grze. Natomiast jeżeli patrzymy też szerzej, to wydaje mi się, że w ogóle to zjawisko połączenia literatury i gier, ono tak naprawdę jest multipokoleniowe. Ono dotyka i młodszego odbiorcy, i starszego. I teraz jesteśmy w takim fajnym momencie, bo tak jak Marcin powiedział, z jednej strony grają rodzice i grają też dzieci. I tu się nagle może okazać, że ta korelacja literatura z grami to jest ta wspólna platforma komunikacyjna między pokoleniami.